Cześć, witam Cię w następnym odcinku, a raczej w pierwszym odcinku tutoriali do gier. Teraz MSC będzie. A więc tak, dzisiaj tutorial jak zmontować kable. Pierwsze wsadzamy akumulator do komory silnika. Wiecie, żebyśmy mogli to połączyć. Teraz tej śrubki nie może tu być. Jeżeli ona będzie, to macie coś już podłączone. Zaczniemy sobie od tyłu. I tak, pierwsze. Podłączamy lampy. Kolejność obojętna. Do tyłu podłączamy do tej. Drugą lampę podłączamy. I teraz tak, fuel tank też podłączamy do tyłu. Jako, że tył nam skończony, tu już więcej nie trzeba. No, kabelek mi spadł. Tutaj już więcej tak naprawdę nie trzeba. Teraz przechodzimy do środka. To jest największa zabawa. Podłączamy stacyjkę do fuseboxa. Tu mi coś nie wychodzi. Bo trzeba dobrze złapać ten fusebox. On nie jest tak ciągle widoczny. Trzeba dobrze nacelować kable. Oj, jest. Coś się nie podłączyło. Dobra. Light switch. Teraz nie podłączyło się może jakiś bug. Dobra. To teraz spróbujmy jeszcze raz. Może coś się buguje. Coś możliwe, że się potem zrobi. Teraz light switch podłączamy do fuseboxa. O, tu się to automatycznie akurat połączył. Super fajnie, nie? O, widzicie? Kabelek się pojawił. Dobrze, teraz instrumental panel. O, coś się chyba... Chyba się nie podłączyło zaś. Tylko tak dobrze nie widzę. Nie widzę wiązki od... Fusebox. Dobrze, instrumental panel. Podłączyliśmy teraz go do fuseboxa. I teraz instrumental panel 2, czyli ssanie i te rzeczy. Podłączamy. Teraz tak. Podłączam. No, złe chyba połączenie. Teraz od deski rozdzielczej. Podłączymy do main harness connection. I teraz z main harness do ignition coil. Z ignition coil do regulatora. Jeszcze raz trzeba. Do main harness z regulatora. Do alternatora. I teraz z alternatora. Do startera. I teraz ze startera. A coś się nie podłączy. Ze startera. O. I teraz ze startera do positive terminal. O. Teraz podłączamy radiator. Do main harness, żeby pokazała się temperatura w silniku. Teraz tak. Podłączamy od deski rozdzielczej. Do positive terminal, żebyśmy widzieli, że mamy zapłon. Teraz jeszcze radio. No to radio połączymy do radio harness. Super. I teraz tak. Teraz ważna jest jedna sprawa. Widzicie, to tu popełniłem błąd, bo na początku ważne jest to, abyśmy wzięli klucz numer 7. Klucz numer 7. Musimy odkręcić pierwszą śrubkę, którą widzimy na starterze. Bo to jest uziemienie, nie. To jest negatyw ten terminal. I teraz podłączamy to do minusa na baterii. A jak widzicie, ten ptaszek nie zawsze schodzi, więc trzeba opuścić kable.
teraz tak. Światła podłączamy do ogólnego złącznika świateł. Prawe światło też. I teraz to podłączamy do main harness, żeby światła działały. Teraz tu świateł nie ma, bo światło są pod... nie można być świateł, kiedy podłączamy światła. Dobra, sprawdzamy, czy coś jeszcze zostało nam do podłączenia. Może coś jeszcze tam zostać. Jak widzicie. Teraz idziemy, musimy zakręcić śrubkę. Tak, żeby... I teraz zobaczcie, że tam się pojawiła mała śrubka na piąteczkę. I jeżeli nie macie przykręconej, to po prostu nie będzie zapłonu. Nie będzie totalnie obiegu. I teraz ósemeczka w dół i pierw plus, potem w minus. W tej grze tak jest, w realnym nie trzeba tak. Ale tu jest. No i teraz co? Zostało nam jedynie sprawdzić, czy jest zapłon. Jeżeli teraz przekręcimy stacyjkę, to będziemy mieli taką czerwoną kropkę. Jeżeli nie ma, to coś jest źle. I teraz czekamy, aż się włączy. Widzicie, długo się włącza, bo nie ma zawarów. Na zawary też będzie tutorial. I widzicie, jak łatwo zamontować kabelki, bo nie każdy je umie, tak? To jest taki film zapoznawczy z tymi kabelkami. Bo to nie jest łatwa rzecz. Trzeba się ją wyuczyć, a to będzie tyle. Trzymajcie się i cześć!